Korty tenisowe na sędziszowskim stadionie 2 września tętniły życiem i zdrową sportową rywalizacją. Wszystko za sprawą turnieju tenisa ziemnego zorganizowanego dla podopiecznych szkółki tenisowej uruchomionej w ubiegłym roku przez Ropczycko-Sędziszowskie Towarzystwo Tenisowe. To już drugi tego typu turniej rozegrany z myślą o dzieciach, które od 2 lat mogą szkolić się w tej dziedzinie sportu w Sędziszowie Małopolskim. Rozgrywki odbyły się na zakończenie tegorocznych lekcji. Jest to turniej kończący jakby szkółkę, aczkolwiek szkółka potrwa jeszcze na tych zasadach, na których teraz jest prowadzona, czyli 2 razy w tygodniu. Potrwa do 5 października i chcieliśmy tutaj dzieciom, zresztą mieli obiecane jeszcze na początku, że kończąc zajęcia z tenisa będziemy organizować turniej i właśnie dzisiaj taki turniej rozgrywamy. Do rozgrywek stanęło 25 młodych zawodników w wieku od 7 do 15 lat. Rozgrywki są podzielone na 3 grupy. Będzie grupa starsza, gdzie nie będziemy tam dzielić na chłopców i dziewczęta, tylko będą grać każdy z każdym. Natomiast w tej grupie młodszej, którą ja prowadzę, podzielimy na chłopców i dziewczęta, żeby ta rywalizacja była mniej więcej wyrównana. Turniej był okazją do dobrej zabawy i sprawdzenia nabytych podczas zajęć umiejętności. Zajęcia są prowadzone 2 razy w tygodniu. Prowadzimy je na wakacjach, prowadziliśmy je rano, natomiast jako, że rozpoczyna się już rok szkolny i dzieci mają obowiązki szkolne, zajęcia są przesunięte na godziny popołudniowe. Zawodnicy podczas rozgrywek walczyli nie tylko o własną satysfakcję. Każdy uczestnik turnieju dostanie dyplom, dostanie medal. Natomiast zwycięzcy poszczególnych grup zostaną uhonorowani jeszcze pucharami. Pierwsze sportowe trofea są dla młodych sportowców bardzo ważne. Taki turniej dostarcza dzieciom i młodzieży wielu wrażeń i emocji, a przy tym uczy wiary we własne możliwości.